Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jaki zamieszczamy na naszym CAD portalu. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu program MDX for Revit. Program umożliwiający eksport danych dotyczących komponentów budowlanych za pomocą tylko jednego przycisku. Pomaga on również organizować, zarządzać i śledzić te dane w arkuszach kalkulacyjnych Excel. W celu uzyskania wszystkich danych w ramach projektu powinieneś być w widoku 3D przed rozpoczęciem eksportu. Możesz przełączyć do widoku 3D, wybierając go z przeglądarki projektów lub wybierając opcję widok 3D z paska narzędzi. Gdy jesteś w widoku 3D, wybierz opcję Metadata Exporter. W menu dodaj na pasku narzędzi, aby rozpocząć eksport. Przed rozpoczęciem eksportu oczywiście należy zapisać plik źródłowy. Jeśli nie zarejestrowałeś jeszcze oprogramowania, możesz zostać poproszony o zakupienie, aktywowanie lub zaktualizowanie licencji. Na wypróbowanie produktu masz 15 dni, potem konieczne będzie kupienie oprogramowania. Jeśli domyślnie klikniesz ikonę eksport, program automatycznie wyeksportuje wszystkie dane z pliku. Możesz jednak zaznaczyć tylko interesującą Cię grupę, a eksportowi podlegać będą tylko te dane. Wybór wszystkich elementów wyeksportuje wszystkie dostępne elementy we wszystkich kategoriach w ramach programu Revit. A wybór Used in the Project Categories spowoduje tylko eksport kategorii w ramach projektu Revit. Wybór pola podstawowe wyeksportuje tylko predefiniowane parametry, a wybór opcji Wszystkie pola będzie eksportować wszystko. Opcja Ręczne wybieranie z listy kategorii spowoduje możliwość wybrania ci z listy kategorii elementów, które mają zostać wyeksportowane. Jeżeli zaznaczysz opcję Utwórz XLXS automatycznie, arkusz kalkulacyjny Excel zostanie otwarty po zakończeniu eksportu. Ja dziękuję Ci za poświęcony czas i uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych filmów prezentujących funkcjonalności nowo pojawiających się programów na naszym CAD portalu i na kanale YouTube.